Kochani, to będzie wyjątkowy odcinek, bo gościmy w domu Natalii Siwiec. Dzień dobry. Szczęśliwej mamy małej Mii. Mija będzie nam tutaj pewnie biegać, z czego bardzo się cieszę, bo jest przeuroczą dziewczynką. A ten odcinek będzie wyjątkowy z tego powodu, że jest to rozmowa mamy, spełnionej i szczęśliwej, z przyszłą mamą, która jeszcze nie wie do końca, co ją czeka. Będzie bardzo osobista. Tak, będzie to osobista rozmowa. Natalia, powiedz mi, bo że właśnie zacznijmy od tego, jak zmieniło się twoje życie od momentu, kiedy zostałaś mamą? W momencie przyjścia dziecka na świat życie się zmienia diametralnie. Naprawdę, ja się boję tego właśnie. Ale to jest najpiękniejsze. Bo wiesz, właśnie jak ktoś mi mówił, wiadomo, że wszyscy to mówią, natomiast to nie jest taka zmiana, której nie chcesz. Ty się cieszysz, że to nastąpiło, że w ogóle się wszystko tak zmieniło. Jest ekscytujące. I to jest ekscytujące. To bardzo dużo w ogóle myślę, że w nas kobietach zmienia. Ja ci powiem szczerze, że ja zaczęłam być dużo bardziej pewna siebie. Nie wiem, z czego to wynika. Może z tego, że masz już, wiesz, że coś się spełniło, że dałaś życie, że masz już osobę, która do końca życia będzie cię kochać. Prawdopodobnie. Ale no to zakładamy, że jeżeli dasz ogrom miłości, to się tym odwdzięczy. I wiesz, jakieś takie poczucie, że niczego już nie musisz. Przyszło do mnie. Że jesteś spełniona. Że jesteś spełniona i wszystko już jest na swoim miejscu i teraz tylko pozostaje cieszyć się życiem. A pamiętasz ten moment, kiedy wzięłaś ją w ramiona po raz pierwszy? Oczywiście. To jest w ogóle najpiękniejszy moment, jaki można sobie wyobrazić. To jest magia po prostu. No to dzieje się magia. Bierzesz to dziecko i nie wiem, dzieje się w twoim organizmie coś takiego, nieporównywalnego do niczego innego. Naprawdę, niesamowite uczucie. A kolejne niesamowite uczucie jest, kiedy przyjeżdżasz dzieckiem do domu. I wiesz, nie możesz uwierzyć, że tam w tej kołyserce jest człowiek i on już będzie mieszkał z tobą do końca, raczej no bardzo długo, raczej do końca życia już będziecie związani. No jakoś. Tak, będzie w twoim życiu. I masz teraz, no de facto, jakąś tam obcą osobę w domu. I teraz musicie wszyscy się dostosować do tego, ale oczywiście szalejesz na jej punkcie i cieszysz się bardzo, że jest w domu. Co chwilę sprawdzasz, czy oddycha. Jest taka malutka, nie? No to tak nie wiesz, czekaj, oddycha, jest nie oddycha. Pewien rodzaj niepokoju, prawda? Jest pewien rodzaj niepokoju. Wiesz, to, no, ta adaptacja trwa, tak myślę, że jest 2-3 miesiące i później zaczyna się już robić tak bardziej normalnie, ale to jest piękne, tam te 2-3 miesiące, to jest w ogóle jakiś totalny kosmos. Czyli wspominasz z rozrzewnieniem. Oczywiście, to jest naprawdę coś niesamowitego. W ogóle żyjesz jak, wiesz, myślisz o niebieskich migdałach, tam te niebieskie migdały to jest twoje dziecko, wszystko jest takie cudowne, jesteś jak na takim totalnym haju, wszystko jest cudowne, spokojne. No to brzmi to dobrze, słuchaj, tak uspokajasz mnie, bo jak sama wiesz, nawet jak ciąża jest planowana i upragniona, tak. To ten moment, kiedy dowiadujesz się, że jesteś w ciąży, to jest jednak szok. Oczywiście, tak, to był szok, słuchaj, nie, to był taki szok, to właśnie. Pamiętasz tą chwilę? Pamiętam i oczywiście mówię, nie, mimo że robiliśmy dziecko, mieliśmy miesiąc na zrobienie dziecka, żeby Mia urodziła się lwem, to nie. Aha, to czyli jednak zaplanowałaś sobie tak? Tak, totalnie sobie zaplanowałam, mówię, dobra, później nie, bo już nie chcę mieć panny. Tak, to totalnie było zaplanowane, natomiast to jest szok. To jest szok, to w ogóle nie, już nie, Jezu, ja nie chcę dziecka, Jezu, to. W pewnym momencie to wręcz jakaś taki niepokój. No bo masz świadomość, że za chwilę wszystko się zmieni, prawda? Tutaj podróże, tak, kariera, to będzie, dokładnie. Tak, i co to będzie, no co to teraz będzie. Ale wiesz, ja jeszcze też mówiłem o tym pierwszym czasie takim pięknym, a wiele kobiet pewnie by powiedziało, że to jest taki bardzo ciężki czas, no bo faktycznie trzeba, ciężko było mi się również przystosować, wstawać kilka razy w nocy i karmić Miję. Karmiła się piersią, ciężkie. Tak? Starałam się karmić piersią, natomiast no niestety ona nie potrafiła jeść z piersi, więc to było okropne, to było najgorsze. Odciąganie mleka, czujesz się wtedy jak taka... taka maszynka do robienia jedzenia. Maszynka do robienia jedzenia, to było okropne. Jeszcze, trudno, tak nas wiesz, tak nas stworzono i tak to wygląda. Już chyba wolę, żeby dziś jadł, nie, niż to... I się cieszysz, dobra, czekaj, 70, ale ona je, kurczę, to na 2 razy jej starszy, ale nic, jest super, jest 70. Więc ja miałam bardzo duży problem z laktacją, próbowałam wszystkich możliwych metod, żeby ją rozhulać, ale niestety no, nie udało się jakoś, a właściwie karmiłam ją 2 miesiące, tylko starałam się ją karmić. Oczywiście to było pół na pół, bo ja się urodziła bardzo, bardzo malutka. I musiała od razu dostawać mleko, mieszankę.
Ale dobrze, najcudowniejsze było to, że ona po prostu od samego początku jadła, cokolwiek jej dałaś, to ona to jadła. I od razu chyba też miałyście taką więź, prawda? Bo ja obserwowałam was tutaj, zanim zaczęłyśmy wywiad, no i ona jest po prostu przyczepiona do ciebie, wiesz, jak taki mały misio. No jest! I macie fantastyczny kontakt. My bardzo szybko, gdzieś chyba miała 3 miesiące, jak już troszeczkę urosła, nie, może miała pół roczku, my zaczęliśmy z nią spać w łóżku. Po prostu... jakoś, nie wiem, bardzo potrzebowaliśmy jej bliskości. Na początku baliśmy się, że ją przygnieciemy, ale okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i to jest, Mia śpi do dzisiaj z nami. O. I chyba, ja nie wiem, kiedy ona nam wyjdzie z łóżka. Być może to jest, nie wiem, w jakiś sposób niedobre, natomiast dla nas to jest najpiękniejsza rzecz i tak naprawdę to my sobie nie potrafimy poradzić z tym, żeby ją odłożyć do łóżka, bo tak naprawdę jak ona uśnie z nami, to już możemy ją odłożyć do łóżka, ale nie jesteśmy w stanie, to jest takie piękne. Tak, jest tak fajnie. To jest coś niesamowitego. I ja w ogóle podchodzę do tego całego macierzyństwa z entuzjazmem i wszystko mi się podoba, wszystko jest cudowne, ale to nie jest tak, że u nas nie ma problemów, bo też ludzie mogą sobie myśleć, że no tak, jak ma takie dziecko... To takie perfekcyjne życie. To jest perfekcyjne życie. Nie, ja po prostu wiedziałam, że z czym to się wiąże i nie narzekam, bo jestem tak szczęśliwa, że mam człowieka. Oczywiście, mnie śpię. No to jest na przykład jedna z najgorszych rzeczy, ale też już się do niej przyzwyczaiłam. Wiesz, nigdy nie wiesz, co nieoczekiwanego spadnie na ciebie, jak na przykład cała noc, w której dziecko ci wymiotuje, a ty masz rano na zdjęcia, wiesz, o 6 rano musisz się, albo ważne spotkania i tego nie przewidzisz. A oczywiście no, nie jesteś w stanie usnąć na chwilę, nawet jak zostawisz dziecko, nie wiem, mogła zostawić teoretycznie Mariuszowi, że się opiekował, to niestety nie jesteś w stanie tego zrobić. Po prostu to jest coś takiego, że siedzisz i się stresujesz bardzo. No i to są takie rzeczy najbardziej chyba ciężkie. Takie wyzwania dnia codziennego, takie wyzwania dnia codziennego. Choroby, każda choroba to jest ogromnie stresujące. No i to się zmienia, a reszta, no jeżeli podchodzisz pozytywnie do życia, jeżeli jesteś osobą, która wierzy w energię, raczej właściwie to nie jest kwestia wiary, tylko zdajesz sobie sprawę z tego, że istnieje energia, piękna energia i dziecko przyjmuje twoje wszystkie emocje, no to jest dużo łatwiej. I jeszcze ty masz wsparcie, bo masz męża, który jest totalnie zaangażowanym, zwariowanym tatą na punkcie swojej córki. To jest oczywiście, tak, to jest oczywiście bardzo pomocne. I rodziców. I rodziców, którzy przyjeżdżają do nas co jakiś czas, ale powiem ci szczerze, że naprawdę ogarniamy świetnie sami. Nie jest to żadnym problemem, naprawdę, jak jesteśmy sami z Miją w domu, no tylko wtedy po prostu tuła się z nami i to jest troszeczkę takie... zastanawiające, czy to jest dobre, że ona nie ma wtedy rytuałów. Co prawda w ogóle to jej... Ona nie jest dzieckiem, który tych rytuałów chyba jakoś szczególnie szuka. Ona lubi ten chaos. Jest przyzwyczajona, dla niej to jest okej. Ona nie jest przez to bardziej rozdrażniona, ona lubi, jak się dużo dzieje. Uśnie w każdym miejscu, dosłownie w każdym miejscu. No bo wiedzicie też towarzyskie życie, prawda? Dużo wychodzicie. Tak, dużo wychodzimy, ona ze mną jeździ na sesje zdjęciowe, na których kocha być. Właśnie zauważyłam, ona ci cały czas towarzyszy w twoim takim zawodowym życiu. Tak, ona uwielbia jeździć na sesje. Jak rano my zapytamy się, czy Mia, jedziesz ze mną na sesję, ona po prostu jest tak szczęśliwa, ona się ubiera, ona się cieszy. Tak jak dzisiaj na naszym nagraniu. Tak jak dzisiaj na naszym nagraniu, ona mówi, że musi mieć sukienkę, bo będą robić zdjęcia. Nie, ja mówię, Mia, ej, come on. Co ty gwiazdorzysz, ale no ona to po prostu lubi, widać, bo jeżeli to by było dziecko, które by tego nie lubiło, no to wtedy trzeba by było wszystko, całe życie dostosować, przeorganizować. Pod nią, tak, ale na szczęście to ona dostosowała się do nas. W ogóle to jest takie dziecko, które, no można powiedzieć, że wiadomo, ma, no i to jest dziecko, wiadomo, to nie jest spokojna osoba, nie ma spokojnego temperamentu, ale też jest z drugiej strony jest taką osobą, która słucha, uczy się szybko. Wydaje się, że no to jest taka bardzo rozważna, bo ja porównuję, bo też jakby w moim życiu Mati pojawił się gdzieś, jak miał 3 latka. Syn Mariusza, ma tak? Syn Mariusza. No to było... on się witał ze mną, chłopiec, tak. On się witał ze mną, gryząc mnie w brzuch. I ja mówię, dlaczego? Specyficzny rodzaj powitania. Mysza, tak, Mysza, kocham cię. Ja mówię, ej, Mati, ugryzłeś mnie z całej siły w brzuch. Ale dzisiaj już wiem, że też dzieci tak wyrażają swoje emocje, że to jest też pewien wyraz miłości, akceptacji.